Dzień dobry! Czy zapomniałam pojechać na paznokcie? Owszem, skapnęłam się, że jest za 9, za 9.11, a ja byłam jeszcze w piżamie. Także wbiłam się w pognieciony dres prosto z suszarki, niewyprasowany. Tylko zdążyłam umyć zęby, nałożyć krem na twarz i jazda. Jest 11.02.03. To jest kiepsko, no. Napisałam, że się spóźnię 5 minut, także mam 2 minuty, żeby dojechać. Ale już jestem w mieście, już muszę tylko zaparkować dosłownie. Ja jestem straszna, bo ja za każdym razem parkuję na parkingu kościoła, który jest darmowy, ale uznaję, że jako osoba, która uczęszcza do kościoła, mogę sobie skorzystać z tego parkingu, bo ja nigdy nie mam drobnych, płacę kartą, a w Chojnicach nie da się płacić kartą. No cóż, myślę, że jak staję raz na 3 tygodnie, to nie jest źle. Uwaga, big reveal. Zaskoczyłam wszystkich łącznie z samą sobą. Czarny i to z takim, ale jest zimno, Jezus Maria, z takim brokatem. Nie wiem, czy to tu widać. O, teraz widać. Tak się mienią. No są przepiękne. Jaram się. Świetnie. Wracajmy do domu, bo zimno. Halo. Hello. Jestem już w domu. Udało mi się wziąć prysznic, umyć głowę, uśpić Leo. Znaczy najpierw go uśpiłam, potem się ogarnęłam. Nowe mani. Pokażę wam tak w skrócie, nie będziemy robić z tego jakiejś dużej części vlogmasa, ale pokażę wam mój makijaż. On się jakoś znacznie nie zmienił od poprzedniego mojego, bo już jest tutaj na moim kanale mój makijaż, moja rutyna. Ale teraz planuję zmiany. Dosłownie, tak jak dzisiaj jedziemy do Gdańska, to jutro albo w niedzielę planuję wpaść do Sephory i zrobić atak na kosmetyki. Filip cały czas pyta, co chciałabym dostać na święta. No i sobie myślę, że właśnie na przykład nowe kosmetyki to byłby fajny prezent dla mnie. Ja nie czuję, że potrzebuję wiele. Jakby nie mam jakichś takich wielkich... O, chciałabym dostać AirPodsy. Marzą mi się AirPodsy, to tak. Ale... chciałabym nowy, widziałam ten rozświetlacz z Rare Beauty. Chcę go zobaczyć na żywo, jak wygląda, bo ja bardzo nie znoszę, kiedy rozświetlacze mają w sobie srebro. Na mojej twarzy to wygląda fatalnie. Więc sprawdzę sobie na żywo ten rozświetlacz z Rare Beauty. Chciałabym może jakąś paletkę do konturowania twarzy albo paletkę do malowania oczu. Wyjdziemy do Sephory i zobaczymy, co tam mają i... może coś na święta sobie wybiorę i wtedy ta moja rutyna troszeczkę się zmieni. Ale tymczasem... jak już się maluję i jest w miarę dobre światło, a mam takie ładne tło, to coś tam wam nagram. By the way, to jest obecnie moja kosmetyczka. Ja jakoś tak lubię co jakiś czas zmienić kosmetyczkę, nie lubię cały czas nosić tej samej. I to jest w ogóle nasz prototyp ze Slinks, ale ta tkanina okazała się troszeczkę failem. Bo chodzi tutaj o to, że my mamy hopla na punkcie tkanin. To nie ma być sztuczne. A baranka praktycznie nie da się zrobić z naturalnej tkaniny. Nie istnieje chyba baranek 100% bawełny. To ma chyba 10% poliestru, wydaje mi się. I to już jest, to jest totalne minimum. No. A te takie grube baranki, te takie naprawdę konkretne, to jest po prostu sztuczne. No i mamy taki, wiecie, problem, dylemat moralny. Może na przykład z innej tkaniny, z wafelka. Zobaczymy. W każdym razie rozmiar tej kosmetyczki jest po prostu idealny. Ale jeśli potrzebujecie kosmetyczki na już, jest nowość na stronie, bo powstały takie wkłady do tych naszych toreb shopperów. Boże, kocham te torby. I to jest forma kosmetyczki jakiejś tam. Fajne, takie basicowe totalnie. Dobra, coś co się zmieniło, ale dopiero wczoraj, to jest taki krem. Ale ja za dużego doświadczenia w ogóle z takimi rzeczami nie mam. Jakoś nigdy nie stosowałam tych BBCC kremów. Więc nawet nie wiem, jak to ocenić. No ale przetestuję raz jeszcze i zobaczymy. Rozprowadziłam sobie to palcami, żeby gąbeczka mi nie wchłonęła. I teraz testuję sobie tą gąbeczkę Znam, którą kupiłam wczoraj, we wczorajszym vlogmasie. Ale pierwszy raz mam do czynienia z taką gąbką. Ona jest tak niesamowicie dziwna, szorstka. Ona nie jest taka mięciutka, jak na przykład ten Beauty Blender klasyczny. Więc na razie nie wiem w ogóle, co o tym myślę. Zobaczymy, jak sobie poradzi z korektorem. Tego jestem ciekawa. Korektor w kolorze banana. 06? 06.
So far so good. Naprawdę spoko, o dziwo. W ogóle się tego nie spodziewałam. A jednak wracam do swojej starej gąbeczki. To jest masakra. W ogóle mi się to nie sprawdzało. Pierwsze wrażenie było takie, ciekawe. Nie. Ta gąbeczka, której teraz używam, to jest gąbeczka z Roska. Ona jest chyba Real Techniques, ale nie ta pomarańczowa, tylko różowa. Jest super, jest świetna. I cena też jest świetna. Okej, czy my możemy na moment spojrzeć na te rumiane policzki? Boże, jak ja kocham róż. A ten róż z Rare Beauty. Oh, Jezus Mary. Na wiosnę kupuję jakiś koralowy odcień, bo ten to jest ten taki jesienny. Ostatnio kupiłam sobie taki puder z Vibo, bo zawsze używałam bananowego, ale zauważyłam, że on mi robi takie dziwne cienie pod oczami, takie żółte. A wolę, jeśli faktycznie ta strefa pod oczami jest rozjaśniona, no i ten puder jest taki biały, świetlisty, ma nawet chyba takie drobinki świecące, więc lepiej się sprawdza pod oczami, chociaż tego jeszcze nie przetestowałam, jak wygląda z fleszem. Jakby ktoś mi zrobił zdjęcie z fleszem, na przykład Filip, tak po chamsku, czuję, że mogłabym mieć białe plamy pod oczami. Ale czoło dalej robię tym bananowym. Czoło, reszty twarzy nie pudruję. Teraz wyczyściłam sobie trochę te boki tutaj i biorę sobie tą paletkę zużytą już. Tak sobie mieszam róż, trochę bronzera, trochę tego różu takiego brzoskwiniowego. Nie lubię tego nazywać konturowaniem, bo nie powiedziałabym, że ja konturuję, ja ocieplam twarz. I teraz biorę sobie jeszcze tego trochę Beach Cruisera z Vibo. No i już same policzki tak typowo bronzerem przejeżdżam. Teraz wzięłam sobie, co? Wzięłam sobie takie coś z Benefit. To jest takie coś do brwi. I ja sobie tego używam czasem do wypełnienia tutaj góry, tak leciutko. I robię sobie tym takie malutkie, ale takie tiny kreseczki. I to właśnie zrobiłam. A bardzo też często dostaję pytanie, jaki mam cień na powiekach. Ja na powiekach najczęściej używam po prostu bronzera, którego użyłam na twarzy. W tym wypadku był to ten Vibo Beach Cruiser. Teraz przechodzimy do rozświetlacza i ja już go pokazywałam w takim stanie, ale właśnie on jest, właśnie dlatego chcę kupić nowy rozświetlacz i dlatego poluję na ten z Rare Beauty, bo mój wygląda tak, ale nie mogę go nie używać, bo jest zbyt piękny. To jest ten Anastasia Beverly Hills Amrezy, który jest niedostępny. I rozświetlacz daje sobie też nie typowo w kąciki, tylko tutaj na tą dolną linię rzęs. Tu. Tylko w tym momencie dowiedziałam się, że uda się naprawić mojego laptopa i jestem, po prostu tak się cieszę, bo w końcu będę mogła montować na lepszym, dobrym laptopie. To jest okropne utrudnienie, bo Filip zabiera tego laptopa codziennie do pracy. Dlatego montuję do drugiej w nocy, bo rano nie mam szans tego wrzucić, na przykład chociaż opłatki zrobić czy załadować na YouTube'a. Zalotka i tuszuję rzęsy i niezmiennie od lat ten z L'Oreal Soul Couture czarny, ale nie Soul Black, tylko Soul Couture. Trust me. Słuchajcie, czy mnie tu widać? Widać, ale czy to jest dobry kąt? Tak jest ok? Tak musi zostać. Spakujemy się. Ja już tak mniej więcej tutaj porozkładałam sobie rzeczy, bo inaczej zapominam połowy i tak pewnie zapomnę czegoś. Ale w ten sposób widzę, co mam i czego ewentualnie mi brakuje. Więc plan jest taki, żeby zapakować się do tej torby z Kazara. To nie jest materiał sponsorowany, ale robicie to dobrze, Kazara. Ta torba jest po prostu przepiękna. I nuki zajęły mi dużą część torby, ale to nic, one muszą jechać. Zdecydowałam się na minimalizm, kiedyś pakowałam naprawdę z dwie opcje outfitów na dzień, ale teraz, kiedy jest Leo, stawiam na minimalizm. Także biorę skórzane spodnie, bo one mają takiego małego, takiego lekkiego miśka od środka, więc są dosyć ciepłe. I one są stare z Medicine i tą bluzę zieloną z Vasali, bo jest duża, cieplutka, ma kaptur, więc można się otulić.
Myślę, że to będzie outfit na jutro, bo tak nastawiam się, że jutro pójdziemy do ogrodów świateł, więc żeby było mi ciepło. A tutaj mam outfit na niedzielę i tutaj mam spodnie Luna. Właśnie, słuchajcie, bardzo ważna informacja. W ten weekend, teraz, piątek, sobota, wy to będziecie widzieli w sobotę, sobota, niedziela, do niedzieli, do północy. Dla wszystkich spóźnialskich macie gwarancję dostawy do świąt i jest darmowa wysyłka na stronie, także to jest ostatni moment na zakupy. Ta wysyłka darmowa też się nie zdarza na stronie, także to taki ostatni prezent w tym roku. Więc jest to idealny moment, żeby zaopatrzyć się czy to w czarne kimono. Jezus, cały czas chcę nagrać dla Was outfity na Wigilię, ale po prostu czekałam na buty. Takie buty, które zrobią wow. Jak dojdą, to nagram. Także biorę spodnie Luna, biorę ten cardigan z B-Sides, no... Jestem ostatnią fanką. Chciałam zabrać mój ten sweterek taki w pasy biało-czarne, bo już długo go nie nosiłam, no ale jest brudny. Także. I biorę czarny t-shirt z krótkim rękawkiem i to jest mój outfit na niedzielę. Te spodnie Luna, oczywiście jest mróz, więc ja robię taki patent, bo do galerii nie ma problemu. Ja nie zmarznę, nie? Długi płaszcz czarny, on jest do łydki. Ale gdybyśmy mieli gdzieś chodzić nad morzem czy na spacer się przejść, to wezmę jeszcze te leginsy z Oceans Apart. Z tej najnowszej kolekcji, one mają miśka, to są termiczne leginsy. I biorę sobie piżamkę, czyli biorę muślinowe shorty, kocham je, uwielbiam w nich spać. Biorę czarny taki t-shirt do tego i kimono, bo ja bez tego kimono się nie ruszam. Zapakowałam jeszcze tę torbę czarną, bo ja ją kocham. Tak jak tą beżową myślałam, że po prostu kocham nad życie, to ta to jest jakieś mistrzostwo, bo tamtą oczywiście czasem od auta gdzieś upieprzyłam, no ale coś za coś, nie jest piękna. Znaczy na wiosnę, na lato to jest must have, ale na zimę bez czarnej po prostu nie da się obejść. Czapka, ale to pójdzie na głowę, rękawiczki, bo zawsze ich zapominam, więc już do torby schowałam. Tu mam woreczek lniany. Deslings, kochani, to jest złoto. To mnie wkurzało zawsze w wyjazdach, że chciałam oddzielić pewne rzeczy, wsadzić do siatek, do woreczków i kończyłam po prostu z różnymi reklamówkami w torbie. To nie wyglądało za estetycznie, a teraz mamy te lniane woreczki i kocham to, uwielbiam. W takim samym mam na przykład bieliznę i skarpetki w torbie. Biorę sobie prostownicę, biorę szczotkę do włosów, kubek termiczny, ale on będzie pełen na drogę. Ziaj, błyszczyk i peeling do ust, bo zawsze w galeriach wysuszają mi się usta. I ma być słońce, więc biorę okulary. Może się przydadzą. Uwielbiam zimą nosić okulary, no ale za wiele tego słońca w Polsce nie mamy. I teraz przechodzę do zapakowania torby Leo. Tu są te snaki, co wczoraj pokazywałam, biorę to do torby w razie W. A resztę jedzenia będziemy kupować na miejscu, bo kurde, wszędzie są sklepy, no bez jaj. Nie będę brała całej torby jedzenia, nawet mi się nie chce tego targać. Bałam się, że się nie wyrobię, a okazuje się, że mam czas. Miałam płatki, Filip kupił płatki. Kocham dwie wersje płatków śniadaniowych. Nigdy na śniadanie, zawsze na kolację. Po pierwsze cornflakesy i najczęściej posypane cukrem. Tak, cukrem. A drugie to jest połączenie cornflakesów i czekapików. Mogą być podróby. Znaczy cornflakesy nie, ale czekapiki mogą być podróby, nieważne. Kolacja pierwsza klasa. A, taki wielbłąd. No. Ale wiecie, jaki ja mam problem? U mnie w domu, w rodzinie, przepraszam, było coś takiego, że rzeczy były układane w Tetrisa. No bo nas była czwórka plus rodzice, czyli łącznie szóstka. O Jezus, więc jak był jakiś dłuższy wyjazd, to tych rzeczy było dużo, a miejsca było mało. Więc to była cała logistyka zapakować samochód. No i teraz ja mam coś takiego, że kiedy Filip pakuje auto, to ja po prostu stoję i mi para z uszu i z nosa leci, bo widzę, jak to jest źle poukładane i ile jest miejsca takiego niewykorzystanego. Wróć kluczyki. Dwie torby są, wózek jest, teraz musimy jeszcze iść po Leosia torbę, po śpiworek do wózka, bo zapomniałam i chyba Filip ma jeszcze jakąś torbę z butami. Jedziemy. Mamy to! Jesteśmy na stacji, jest 19.30, czyli nawet powiedziałabym, że jesteśmy przed czasem, bo 19.30 mieliśmy wyjeżdżać z domu. Proszę. Spełniamy marzenia, jest moja Fanta, jest woda i jedziemy. We're here! We're here.
Dobra, jesteśmy, dojechaliśmy. Jako, że jest ciemno i późno, bo jest po 22 i Leo musi iść czym prędzej spać, to pokażę Wam dzisiaj tak na szybko to miejsce, a jutro w świetle dziennym, bo jestem przekonana, że w świetle dziennym to w ogóle będzie zupełnie co innego, a już jest petarda. Jesteśmy w przepięknym miejscu. Ja spełniam generalnie swoje marzenia. Z chęcią zamieszkałabym w kamienicy. To jest takie moje małe marzenie. W ogóle te wysokie pomieszczenia kocham całym swoim sercem. Tą klatkę schodową, którą wchodziliśmy. Oh, tutaj się wchodzi. Piękne białe drzwiczki. I na wejściu jest lustro. Taka pufka. Tutaj duże szafy. No i tutaj bagaże, także wybaczcie. O, tu się zapala światełko. No i przechodzimy do salonu. Wielka plazma na ścianie. To uwielbiam, te długie zasłony, nie? To robi fajny efekt. No i też kocham ten sufit. Jest przepiękny. No i tutaj jest salon. Hi guys! Hi! I tu jest sypialnia za tymi szklanymi drzwiami. Bardzo fajne rozwiązanie. To jest coś, czego Filip nam brakuje w domu, do naszej sypialni, żeby oddzielić sypialnię od salonu. Tutaj jest sypialnia, ale już oczywiście próbowałam uśpić Leo, tylko mi nie wyszło. Uwaga, bo to nie jest koniec. Przechodzimy dalej. I patrzcie na to. No, czy to nie jest miejsce na omawianie kolejnej kolekcji The Slings? Zobaczcie, tu team, półwyświetlane projekty, halo, statystyki, no idealnie, kuchnia, tam jest ekspres. Dobra, przejdźmy dalej. Nie, to najpierw kuchnia. To jest wszystko, czego byście potrzebowali, łącznie z pralką. Ekspres do kawy, git. Tu taki piękny kącik do parzenia herbaty. No i tutaj jest łazienka. Kocham złoto, więc strzał w dziesiątkę. Obłęd. No, coś czuję, że jutro jakieś zdjęcia albo roleczka powstanie. Wchodzimy, tak? Z jednej strony okna, z drugiej strony okna. I tutaj takie piękne ściany, kanapka, także tu też ktoś mógłby spać. No i przecież to jest idealne miejsce pod makijaż, pod nagrywki siedzisz. Ja tak muszę kiedyś mieć w naszym docelowym domu. Co ty myślisz o tym? Taki narożny pokój do nagrań. To by było idealne. Tak będę miała. Hello! Yeah, I'm doing my makeup, alright? Robimy szybciutkie ogarnianko, muszę się pomalować. Dzień dobry, swoją drogą. Wczoraj nocy przeżyłam horror. Z dwóch względów. Po pierwsze, przestało mi czytać kartę SD, którą Leo mi wcześniej fakt faktem powyginał. Ale do tej pory jakoś to tam czytało. A wczoraj to już, wiecie, już było za dużo. Ewidentnie była za bardzo powyginana i po prostu komputer jej nie widzi. Parat widzi, komputer nie widzi. Więc nie dość, że do pierwszej siedziałam nad tym, to jeszcze, uwaga, Leo nie chciał spać. Ale absolutnie. Ale w ogóle nie miał tego w planach. Sen? Co to? Impreza! Jestem w Sopocie, czas na imprezę. Takie miał chłopak podejście. No w końcu, kto w piątek w Sopocie o 22 i 3 i 4 i 1 śpi? Pójdziemy na śniadanie. Po drodze jest taki, wygooglowałam, komputerowy sklepik. Musimy kupić kabel USB, dwie karty SD, te już są do wyrzucenia. Nagrywać dalej. Teraz nagrywam na takiej jednej, która jest tak lekko pęknięta, więc zobaczymy, czy uda mi się z niej zgrać materiał. Czy się okaże, że nie mam z rana materiału. Już mamy troszeczkę napięty grafik. Mamy plany. Zobaczycie. Zabiorę was. Ale na razie śniadanie i akcja reanimacja aparatu. Problem w tym, że nawet jeśli kupię ten kabel, to nie wiem, kiedy mam zmontować Vlogmasa na dzisiaj. Jesteśmy w Gdańsku i mamy napięty grafik. Nie wiem. Ale wiecie co? Lepiej, żeby ten Vlogmas poszedł prawie o 21 niż wcale. Albo drugiej. Prawda? Lepiej późno niż wcale. Tak zrobimy. Ten pokój do makijażu jest perfekcyjny. Ja chcę coś takiego w domu. Boże. Widzicie to światło? Obłęd. Dobra, obiecałam wam jeszcze, że w dziennym świetle pokażę. Czy wy czajecie? Przed chwilą jeszcze tu światło, tak słońce na pełnej wpadało. O matko, tu jest przepięknie, no po prostu. I ten pokój, jestem jego fanką. Totalną fanką. Spójrzcie na to światło i te żaluzje. Jezus, kocham tu wszystko. Ready? We're gonna go eat breakfast? Yeah, and I heard they have hot chocolate.
Jesteśmy, przepiękna pogoda, słoneczko, mamy szczęście, ale mroźno. Aczkolwiek kolory są przepiękne. Śniadanie w cały gaweł. Polecamy, nie? Dobre. Bardzo dobre. I nie do zjedzenia, w sensie ilościowo. Bardzo syte i bardzo duże porcje i było smaczne kakałko. Popełniłam duży błąd, bo na śniadanie poszłam bez czapki. Ze śniadania poszłam bez czapki i w tym momencie strasznie boli mnie głowa. So, zobaczymy, co to będzie. Myślę, że kawa mnie po południu uratuje. Na razie nie mogłam jej pić, no ale, zaraz jak dojedziemy do galerii, to sobie wezmę kawkę. Teraz idziemy w ciekawe miejsce. Chyba nikt nie wie oprócz Filipa i Anieli, bo Aniela mnie w tym wspiera, a reszta dowie się po fakcie. A ja też się. Ale to dlatego ty wiesz i Aniela. A reszta dowie się po fakcie. Mamy to, dobrze widzieliście. Oczywiście to jest opuchnięte wszystko, musicie dać kilka dni, żeby ta opuchlizna zeszła. Podobno są dwie gęstości, że tak powiem, kwasu i ja mam ten rzadszy, bo to było pierwsze. No, I don't have any more chocolate. That's all we've got. Okej, chyba nie pogadam teraz do was, to pogadam później. W każdym razie jestem po i jest fajnie, nie? Bardzo. Podoba mi się, bardzo. Dlatego tak długo szukałam miejsca, bo chciałam być pewna, że idę tam, gdzie dostanę to, czego oczekuję. No i znalazłam swoje z polecenia Anieli, a z polecenia zawsze najlepiej. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Jak wyglądają zakupy z dzieckiem. Rozmowa rodzicielska. Czy mu się uda, czy nie? Jest, mago. To jest chyba nowy zapach. Pierwszy raz go widzę, jest przepiękny. Oh. Jesteśmy uratowani, mam dwie karty SD, mam kabel, także będzie vlogmas. Będziemy nagrywać dalej, ja właśnie muszę zamienić karty szybko. Powiem wam, że te zakupy to jest jedna wielka porażka, naprawdę. Ile cierpliwości mnie to kosztuje, na szczęście, bo mi dzisiaj brakuje cierpliwości, a on cały czas jęczy, głowa mnie boli, pewnie dlatego. Ale zawsze, kiedy mi brakuje cierpliwości, to Filip na szczęście ją ma. Także dzisiaj Filip nadrabia za nas dwoje. Generalnie kokomelon jest grany, no. Tylko tak możemy przetrwać. A teraz Filip jeszcze robi zakupy w Lego, zaraz wam powiem dlaczego. Jest taka akcja tutaj w Galerii Forum, że można wylosować bombkę i kupić prezent dla... paragon może? Wyciągnęłam, tak, wyciągnęłam paragon. Kupić prezent dla dziecka i... O, no dobrze, leć. Coś musisz podać tam, czy... Nie, powiedz, że Aleksandra. W końcu sensowny posiłek. Udało nam się, wróciliśmy do żywych, wróciliśmy do mieszkania, bo musieliśmy odpocząć, Leo był po prostu przebodźcowany. Udało mi się zgrać materiał z wczoraj z tej zepsutej karty. No i tak odetchnęłam, po prostu kamień z serca, więc odpoczęliśmy, ubraliśmy się, jest, nie wiem, jest godzina 19:39. Także z nadzieją, że Leo zaśnie w aucie, jedziemy do Ogrodów Świateł zobaczyć tę świąteczną magię. I zobaczymy, pewnie kupić coś do jedzenia na wieczór, także w końcu ze spokojem i z uśmiechem na twarzy zabieram was ze sobą. Dobra, lecimy. Wow! Idziemy do świata, nie, Alicji w Krainie Czarów. Idziemy Alicję odwiedzić. Ale czad, to duże to. Ale to wszystko piękne jest. Do it again, daddy. Okay. One, two. I jak sobota to, tylko do Lidla. Chyba dzisiejszy wieczór będzie.
i wypić. Wino zero procent. To teraz tylko sprawdźmy, czy transfer się uda. No i tak można montować winko 0%. Kucharz na stanowisku. Chef. Hej, chef. I said chef. Nie. Stawiam wam tortellini z Lidla i Biedronki. W Lidlu i Biedronce jest. Nie, lepsze jest to w Biedronce. No bo to było kiedyś w Lidlu, ale wycofali je chyba. W Biedronce jest najlepsze tortellini ze szpinakiem i chyba ricottą, tak mi się wydaje. Kiedyś wam pokażę we vlogu dokładnie, która paczka, ale teraz byliśmy w Lidlu i było tylko takie inne, nie wiem jak to się nazywa nawet. W każdym razie to z Biedronki jest petarda. To jest takie znośne, ale tamto jest najlepsze. Gotuje się to 2 minuty chyba, czy 3. I do tego robimy sos 4 sery. No to jest hit na śmietance. Winko 0% i siadam do montowania. Właśnie kończę montować vlogmasa i musicie mi wybaczyć, będzie połączenie 2 dni. Myślę, że ustawię na niedzielę 12 premierę wyjątkowo. Taki kompromis, no. Szybciej, ale będą 2. I potem już wracam do regularnych, codziennych. No to ja nie miałam na to wpływu, po prostu te karty się zepsuły i nie byłam w stanie zmontować w nocy, więc montowałam teraz. Dziękuję wam za dzisiejszego vlogmasa i widzimy się jutro. A jutro też dużo się będzie działo. Umówiłam się z Anielą, pomoże nam jutro w galerii, żeby zająć się trochę Leosiem, żebyśmy mogli w spokoju zrobić te zakupy i pojedziemy też na jarmark. Takie są plany. Także do jutra.